Cześć kochani, dzisiaj odcinek będzie moje hobby. Może mam niespodziankę w pudełku. Mam takie fajne butelki, które powiem jaka jest historia. Powiem skąd mam te buteleczki. Te buteleczki, jak tu widzimy, jest firma Olfa. Jak sprzątałem Ford 5, to znalazłem w Sucie Leśnej takie właśnie fajne. Jak tu widać, różne na. To pewnie było do masła. Tutaj na przykład różne buteleczki. Nie wiadomo do czego służyły. Tu mamy takie różne też mazidełka. Tu mamy takie na przykład 200 pojemność. 76 to jest pewnie rok. A 8,2 to nie wiem co to jest. Więc mam też takie. Tu mi się udało nawet dorwać niemiecką nawet. Karlsbader Sprudel Salz. Jak będzie co to jest za buteleczka, to piszcie w komentarzach. Natomiast tą butelkę, którą tu widzimy, znalazłem. Ja sprzątałem piwnicę. Tu piszę po niemiecku Lassa, czy jakoś tak. Nie nam się na niemieckim, on to pokaże. Taka fajna niemiecka w starej piwnicy. I takie buteleczki, jak czegoś tam, jak widać, to jakieś perfumy możecie tam. Mamy taka flaszka, taka też stara. Mamy takie do pióra. Tu się mieścił atrament. I butelki grubsze, czy brązowe butelki. W tych głównie były kwasy, jak się nie mylę, bo skło jest grubsze po prostu. Jest zaciemnione. Takie. Większe. Jest też Polfa. Czyli wnioskuję, że na Forcie 5 była kiedyś Polfa się mieściła. Taka pierścióweczka taka. Tu mamy jakiś Guajazyl. Nie wiem, czy to jest, ale jak będzie to pisze w komentarzach, to kolejna jakaś flaska 175 pewnie mililitrów, rok może 89, choć nie wiem. Kolejna flaska. I kolejna flaska. Mamy pojemność 160 ml W10. I tak, gdzie miała niespodzianka? Pokażę wam. Jak pamiętacie, kiedyś rozbierałem taki stary odkurzacz polski. To był latach 80. A tu mam właśnie, jak widać, już rura wychodzi. Tu mam odkurzacz Gamma 2, kochani. Gamma 2, jak widać.
Te odkurzacze już były produkowane w roku 1958 roku. Ja mam model z roku, zaraz tu znajdę ten rok. Ja mam rok, żeby nie skłamać, 62 rok, kochani. O! Zobaczcie, gama 2. Dostałem go od przyjaciela. I co? Co mogę o nim powiedzieć? Ja po prostu odkurzacz. Taki, o, taki. Tu mamy oczywiście lukę blatową. Tak. Mam tylko oczywiście cały zestaw, kochani. Rurka. Potem druga rurka. Jak jest tylko szelki też. A to pewnie tutaj pewnie. Był tutaj. Aha. Mam no, oczywiście szczotki wszelkiego rodzaju. Szczotki mam wymyte wszystko. Kolejne mam takie małe sprzęty innego. Tutaj, tutaj i to płaskie. Wiem, że są fajne takich starych odkurzaczy retro. I co mogę powiedzieć o tym odkurzaczu? Jest mały poręczny, worek jest niezmienialny. Trzeba po prostu worek opróżnić. Mamy takie coś. Zobaczymy, czy się otworzy, czy nie. Zobaczymy. O, czyste. Worek jest niezmienialny. Wam pokażę zaraz. Patrzcie, o. Worek jest niezmienialny. Tak to wygląda mniej więcej. I co z nim możemy o nim powiedzieć? O, patrzcie. O. Worek jest wymienialny akurat. I tak, mechanizm bardzo prosty jest, zmiana worka, wyjmujemy worek, do worka te śmiecie i od nowa po prostu. Jest to oczywiście produkt polski, z czasów PRL-u. I taka dobra funkcja, jakim ja widzę, po prostu jest worek. Demontaż oczywiście byłby bardzo prosty, wiemy te parę sobie po prostu odkręcimy i wtedy się wyjmie silnik w całości. Ale my tego rozbierać nie będziemy. On po prostu jest dla mnie. Po prostu mam go i na pamiątkę. Włożymy. O, takie jeszcze okazałości. Poręczny, mały, fajny, zgrabny. Mam do niego cały zestaw. Nawet z pudełkiem, nawet patrzcie, o. Dziękuję Romkowi za taki prezent, bo dostałem go już jakiś czas temu. Tu mamy paski pewnie na tego, tylko pewnie go trzymać, pewnie. Mamy tu pewny zestaw odkurzacza. To jest moje hobby PRL właśnie. Takie stare rzeczy, stare gazety, stare walizki. Mam pokażę starą walizkę zaraz. Panie patrzcie, stara walicha. To miała druga pasja kolejna. Widzicie kochani, że lubię takie starości zbierać.
i na tyle, co mogę powiedzieć. Mogę powiedzieć, że i odkurzacz był produkowany w Rzeszowie. Fabryka sprzętu gospodarczego imienia Adama Michała, typ A65, moc 130 V, prąd 220, cena detaliczna 900 zł. Praca C, klasa 0. Więc taki tu ładny odkurzaczek mam. No, więc tu chciałem sobie powiedzieć, ten taki temat ciekawy. Kolejny odcinek będzie to druga część obozów, zakłady, czyli Katyn i Oświęcim. Katyn i Fort VII. Mam nadzieję, że odcinek, który nagrałem ostatnio, trochę był odcinek długi, ja o tym wiem, ale w tym temacie nie mogłem gadać krócej niż po prostu chciałem powiedzieć wszystkie szczegóły, fakty, które po prostu wyczytałem, sam wiem, więc zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Jutro mam nadzieję wybiorę się na skup złomu. Chcę się na złomisko, bo mam złom do odebrania. Też tego będzie odcinek. Jak się podobał film łapka w górę, jak się podobał to łapka w dół. Jak się nie podobał, przepraszam. Ja obecnie kręcę z komórki wszystkie filmy, ponieważ mój program w komputerze po prostu mi padł. I po prostu kręcę z komórki filmy. Więc mam nadzieję, że ten film dzisiejszy wam się spodobał. Że już na mnie nie jesteście źli jak wyzywałem Zelmera. Ten model trzymam po prostu na wystawy retro. By po prostu pokazać jak to było w PRL-u. Cześć. Wam pokażę części z bliska. Mamy kompletny zestaw. Oczywiście pudełko oryginalne. Głosę datę. I moje kochane buteleczki do kolekcji kolekcjonerskiej.